Hej kochani, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Jeżeli usłyszycie jakieś dźwięki, to niestety remonty sąsiadów, ale nie jestem w stanie na to wpłynąć, więc mi wybaczcie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z Naturalnie z pudełka, troszkę opóźnionym, ale wiecie, lepiej późno niż wcale. Naturalnie z pudełka jest to pudełko, które zawiera kilka kosmetyków, oczywiście naturalnych. Kosztuje ono 69 zł plus koszty wysyłki. Oczywiście mamy tam podpowiedzi co do dwóch kosmetyków, ale do końca nie wiemy, co w tym pudełku będzie. Także może nie przedłużając, zaczniemy sobie z edycją majową, naturalnie oczywiście z pudełka. I może pierwszym kosmetykiem, o którym Wam tutaj dzisiaj powiem, jest balsam do ust z firmy Cosnature. To jest taka niemiecka firma, ją bardzo lubię, miałam kilka kosmetyków od nich. I to jest balsam do ust, który zawiera odżywcze oleje, ekstrakty roślinne z owoców z organicznego bzu i porzeczek o przyjemnym owocowym zapachu. Olej z nagietka ma właściwości lecznicze i chroni usta przed pierzchnięciem. Olej rycynowy wspaniale natłuszcza, olej z nasion słonecznika zmiękcza i regeneruje naskórek. Balsam ten został wzbogacony o olej żożoba, który zapobiega wysuszeniu skóry, oraz oliwę z oliwek, która jest jednym z najlepszych środków nawilżających. Bogactwo witaminy E sprawia, że usta chronione są przed podrażnieniami i są cudownie zmysłowe. Pięknie lśnią dzięki drobinkom miki, które rozświetlają je i wyrównują kolory. 12 zł kosztuje ta pomadka. Od razu Wam powiem, co o niej myślę. Jeszcze nie miałam właśnie pomadek ochronnych z tej firmy, dlatego też bardzo chętnie sobie wypróbuję. Tu jest dość długi okres przydatności, także myślę, że na pewno ją sobie spokojnie zużyję. No bardzo się cieszę, fajny produkt, bo wiecie, to jest taki uniwersalny produkt, że każdy praktycznie może stosować, także naprawdę fajny pomysł. Kolejnymi kosmetykami są pasty do zębów z firmy Himalaya Botanic. To są chyba takie miniaturki. I to jest naturalna pasta do zębów w dwóch wersjach. Jedna jest cynamonowa, a druga jest taka zwykła miętowa. Nie zawierają SLS-ów, parabenów, fluoru, innych kontrowersyjnych składników. W składzie znajdziemy naturalne ekstrakty oraz ksylitol. Dostępne są w sklepach Rossmann, 23 zł za 150 ml. A tutaj mamy próbki. Po ile mililitrów? Nie wiem, czy przeczytam. 21 gram. Także fajnie, wypróbuję sobie, bo jeszcze z Himalaji nie miałam past. Powiem Wam szczerze, z cynamonową to nie wiem, czy to przejdzie u mnie, natomiast ta miętowa na pewno, oczywiście obydwie będą próbowane, ale ta miętowa myślę, że będzie spoko, natomiast do tej cynamonowej zobaczymy, jak w ogóle będę ją w stanie używać, bo ja mam czasami, tak wiecie, trudności z takimi właśnie jeszcze konkretnie pastami do mycia zębów smakowymi. Następnie mamy coś, co zawsze chciałam bardzo wypróbować. Ja już sobie to przesypałam do słoiczka. To jest pasta czyszcząca z firmy Auna. Kosmetyki wegańskie. Usuwa ona nadmiar sebum oraz zanieczyszczenia, odświeża, regeneruje, przywraca zdrowy wygląd skóry, łagodzi podrażnienia, jest bogata w garbniki, alkaloidy, witaminy z grupy B, witaminy K, CP oraz sole mineralne i mikroelementy. Idealna jest do codziennej pielęgnacji skóry tłustej, skłonnej do niedoskonałości. Dzięki zawartości mielonych migdałów oraz kwiatów lawendy zapewnisz skórze naturalny peeling. 18 zł 50 g. I to jest pełna wersja, tak jakby produktu. To jest, wiecie, tak jakby puder czyszczący z miodowej mydlarni, mamy takie pudry z Make Me Bio, także na razie przespałam, zobaczymy. Ja o wszystkim Wam na pewno będę tutaj mówić. Z tego się produktu bardzo cieszę, bo też bardzo chciałam go sobie kiedyś wypróbować. Kolejnym kosmetykiem mamy coś, co już miałam i powiem Wam, że świetnie mi się sprawdziło i naprawdę chętnie do niego powrócę. To jest z firmy Benecos, naturalny żel pod prysznic. To jest firma niemiecka, też produkująca kosmetyki naturalne. Kosmetyk jest wegański, posiada certyfikat BDIH, zawiera mieszankę wybranych ekstraktów roślinnych z kontrolowanych ekologicznych upraw. Jest wyprodukowany z użyciem wody źródlanej alpejskiej, 25 zł 200 ml i tu jest pełne opakowanie, przepięknie pachnie właśnie taką brzoskwinią, kwiatem bzu, no naprawdę uwielbiam w ogóle te żele do podprysznic z Benecosa, bo to jest naprawdę bardzo dobra firma, także super, z tego cieszę chyba najbardziej, bo naprawdę mega jest ten żel. I ostatnim kosmetykiem mamy kosmetyk z firmy Bio Oleo i jest to olej Avocado Green Tea. Jest to olej awokado, który jest jednym z najcenniejszych olejów, zawiera prawdziwe bogactwo składników odżywczych, dlatego nazwany jest olejem 7 witamin, intensywnie nawilża, odżywia, jest idealnym kosmetykiem dla cery dojrzałej, przemęczonej, nieregularnym trybem życia, stresem. Olej awokado nie uczula i nie podrażnia nawet bardzo wrażliwej skóry, należy do olei ciężkich, dlatego też będzie idealny do pielęgnacji suchych dłoni, ciała i suchej skóry twarzy. 69, 99, 30 ml, to powiem Wam spora kwota.
A tu jest 30 ml, czyli to kosztuje prawie 70 zł. No wow. Powiem Wam, jestem trochę zaskoczona, że olej awokado... Nie wiem, muszę sobie to sprawdzić. Ogólnie uwielbiam olejki, na pewno go wykorzystam. Mam teraz pootwierane, wiecie, różne sera olejowe, więc muszę tam to skończyć. A tutaj jest data, no dość jeszcze fajna, bo do następnego roku, także ogólnie spoko. Jak ktoś lubi oleje, to myślę, że naprawdę się ucieszy. I mamy też kod rabatowy. Do końca maja ważny jest kod rabatowy na zakupy właśnie w sklepie www.sklepnaturalniespudełka.pl w wysokości 25%. I kod to jest MAJ25 i darmowa dostawa jest powyżej 150 zł. Kod MAJ25, także myślę, że warto, bo oni mają tam naprawdę bardzo ciekawe kosmetyki. Także kochani, to wszystko. Dajcie znać, co myślicie o majowym pudełku. Ja myślę, że to pudełko było takie dość wiosenne, dość pachnące taką świeżością, zębrze, skwinią, ale też z nutką takiego cynamonu, jakby powracającego do tych zimniejszych czasów. No zobaczymy. Ja jestem, powiem Wam szczerze, najbardziej zadowolona chyba z tych dwóch kosmetyków, z tego żelu i z tej pasty, bo chciałam ją wykorzystać, wypróbować właśnie do mycia twarzy. Także super, reszta też jest całkiem spoko, także na pewno ich nie próbowałam, także fajnie, bo będę mogła je przetestować. Kochani, dajcie znać, czy kupiłyście już majowe pudełko, czy macie zamiar kupować nowe i co sądzicie w ogóle o tym pudełku. Na dole oczywiście będziecie mieć linki do wszystkich kosmetyków, o których dzisiaj mówię, także trzymajcie się gorąco, buziaczki i do następnego filmu, pa!